Hej, witajcie w grobowcu Luigi'ego, tutaj w Luigi's Mansion 3. W poprzednim odcinku ukończyliśmy 10. piętro, gdzie pokonaliśmy Kleopatrę i zwiedziliśmy piramidę i jej podziemia i różne pułapki, też musieliśmy pokonać takie tam rzeczy. Teraz czas zwiedzić 11. piętro. Zbliżamy się coraz bardziej do szczytu. Niewiele zostało. Ciekawe, co takiego przygotowali nam teraz, żeby pobić to, że byliśmy w Egipcie. Niewiele jest rzeczy, które mogą być fajniejsze. Wiem, że będzie dyskoteka. To jest jedyna rzecz, którą jeszcze wiem, że mogę się jej spodziewać. Ale tak poza tym? Co my tutaj mamy? Latające kapelusze. Duchy w cylindrach, którzy zajmują się magią. No dobra. Pobili Egipt. To jest jeden z moich ulubionych tematów, magia i tak dalej. Mógłbym tutaj znowu zrobić reklamę dla Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice, gdzie mieliśmy też jeden rozdział z magią i tak dalej. Ale i tak już to zrobiłem, więc nie muszę. Obawiam się, że będą tutaj iluzje w tym poziomie. Już tutaj widzę, że są drzwi ukryte. No i właśnie takich iluzji się tutaj spodziewam. Chyba teraz będę na wszystkim używał tego mojego sensora. Gdzie wy się ukrywacie tutaj, kuleczki? Chodź tutaj. I kostki mamy, mieliśmy karty, kapelusze. No oczywiście, pierwszy raz się udało przegrać tą rozgrywkę. Ale teraz muszę tylko jednego złapać. Okej, to nie szkodzi. Ty musiał wszystkich łapać jeszcze raz, to byłoby trochę gorsze. Króliki, a już tutaj nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów. Z królikiem i... który sobie siedzi przy stole i sobie herbacianą imprezę robi. Czy mogę ten stół wywrócić? Niestety nie. I patrzcie na te wszystkie obrazy. Mamy tutaj nawet obraz z kajdankami? Czy to są wszystko przedstawiciele jakichś tam sztuczek, które tutaj ci czarodzieje robią? Ci mali czarodzieje? Na przykład tutaj różdżka, kapelusz i karty. Tylko gołębia jeszcze brakuje. Więc to jest skrzynka, którą mogę otworzyć. Pełna dziwnych bibelotów i gadżetów. Ale możemy pobawić się w rzucanie kością. Spodziewałbym się, że jeżeli tutaj wyrzucę szóstkę czy coś takiego, dostaniemy jakąś nagrodę. To byłoby całkiem zabawne i pasowałoby do tego miejsca. Będziemy mieli szczęście? Jest szóstka. I rzeczywiście to coś dało. Ale tylko trochę pieniędzy. Ale to też zawsze coś. No będę musiał teraz wszędzie tym tutaj wykrywaczem tajemnic coś robić, bo inaczej nie za bardzo chyba tutaj gdzieś dojdziemy. Co my tutaj mamy? No tak, tutaj te bydlaki uciekły. Ćwiczą sztuczkę kręcących kapeluszy. Jest fajne, jak wszyscy wyglądają tak samo, a każdy ma troszeczkę inną fryzurę. No. To tutaj nie możemy aktualnie nic zrobić, chodźmy dalej. Oni będą jeszcze naszymi wrogami. Ej, to jest świetne. Aż dwa duchy tutaj się kryły. To była świetna zagadka, muszę przyznać. Że musimy najpierw dmuchać, później wciągać i dmuchać i w ten sposób ruszamy piłą. I tylko w ten sposób ruszamy piłą. W żaden inny sposób nie możemy nią ruszyć.
To jest właśnie to, czego bym oczekiwał od tej piły, tak naprawdę. I zrobili to tak idealnie, wykorzystując mechanikę odkurzacza. Tym mogę się cieszyć, jeżeli będzie więcej takich rzeczy. Nie uciekaj. No daj im teraz trochę tutaj brykać. Trochę za dużo sobie pozwalają. Tego drugiego też złapałem niby kiedy? Czy on mi uciekł? No nie wiem. O co chodzi z tymi mieczami? Miecze się pojawiają i robią kwadrat. A, to jest kość! Kryształowe kości! To jest coś dla mnie! Takie rzeczy mógłbym nawet kolekcjonować. Jako, że od niedawna jestem... nie do końca profesjonalnym, ale... całkiem przekonanym i aktywnym graczem Dungeons & Dragons. Czy tam sesji RPG i takich różnych rzeczy. To kości są moją drugą naturą, moim najlepszym przyjacielem. I zazwyczaj mam szczęście z kośćmi, więc dlaczego tutaj w grze miałbym nie mieć? No może dlatego, że to bardziej przypadkowe tutaj jest? Ale tutaj zauważyłem, że nie ma sztucznych drzwi. Wszystkie drzwi tutaj jeszcze są prawdziwe? Oh shit. Zapomniałem przez chwilę, jak pokonać tego bydlaka. Teraz muszę cię naświetlić. Musimy do rentgena, mój drogi. I żeby się teraz szybko nie obudził. A co masz u siebie w środku? Jakieś złoto, ale chciałbym zobaczyć, czy w ten sposób mogę do klatki się dostać. Nie, w ten sposób klatki nie uratuję. Co się dzieje z klatką? Co z nią muszę zrobić? Dmuchać tak, żeby spadła sama z siebie? Nie będę się teraz tak męczył tutaj dla perły, może za chwilę coś tam wymyślę jeszcze. O, tutaj przecinanie duchów. Te duchy opowiadają całkiem fajne historie, ten tutaj mistrz sztuczek karcianych i pokera. Co tutaj mamy? Pieniążki, co to w ogóle jest? Wyglądał dla mnie z początku jak jukebox czy coś takiego, ale chyba to nie jest jukebox. A cóż? Róża w kapeluszu. A całkiem niedawno wyszła na Switcha ciekawa gra. Ahead in Time, może kojarzycie, wcześniej była na Steamie. No jest to gra, która jest... bardzo podobna do tych Mario w 3D, jak Mario 64, Mario Sunshine, Mario Odyssey. Gdzie właśnie masz świat i musisz... Co to? Co? Ach, mam karty teraz wchłonąć, tak? Czy to będzie teraz odpowiednia karta? Yes. No to muszę znaleźć teraz karty? Ty może? Tu jest jeszcze karta, widzę. I potrzebuję jeszcze serca. Gdzie jest Tu jest serce, prawda? Ha. Ciekawa lampa. I to daje nam... Tak, kryształek. To jest niebieski czy biały? Czyli nie będzie tutaj kryształowego ducha. Wracając do Ahead in Time, to jest właśnie taka... gra w tym stylu, gdzie masz dużo rzeczy do zbierania. Hub World oraz takie duże światy w 3D, które możesz badać. Zastanawiam się, czy w tą grę się nie wyposażyć, bo grałem już u kolegi na jego wersji komputerowej i to całkiem świetne. I tam właśnie jest tak zwany Head Kid jako główny bohater, czyli dziewczyna, która ma właśnie taki kapelusz czarodzieja i zapewne też jest czarodziejem czy coś takiego. Nie wiem, czy bylibyście zainteresowani kiedyś może let's playem z Ahead in Time, ale z pewnością sobie na Switcha tą grę teraz sprawię. Że przyjrzeć się, co ta gra takiego ma do zaoferowania. Tylko, że czekam na wersję pudełkową, bo ostatnio wyszła wersja w e-shopie tylko. Ale pudełkowa ma wyjść jakoś tam później. O nie, tylko nie znowu to. Góra to dół.
cześć Gamonie, gracie sobie w karty, czy co to jest za spotkanie? Ach, impreza herbaciana. A! No nie. To zupełnie jak w Luigi's Mansion 1, gdzie mieliśmy jeden pokój takiej dziewczynki, która właśnie spała na łóżku do góry nogami, łóżko, które było na suficie. Musieliśmy ją obudzić. Tylko że tutaj wszystko jest zupełnie dziwne. To nie jest tak, że tylko góra to dół, ale tutaj łóżko na ścianie, dywan na ścianie, tutaj na tej ścianie, tutaj jeszcze zupełnie inaczej. Stół z lampą, tutaj stół i fotele i... Tylko lampa jest na dobrym miejscu. No dobra, może lampa? No, gdyby tak odwrócić, to lampa, zegar i właśnie ten stół byłby na dobrym miejscu, ale te łóżka i tak dalej, to wszystko byłoby nadal w niefortunnym miejscu, tam gdzie nie powinno być. Jak już przesadzać, to na maksa. A, widzę, tutaj muszę drzwi zaczarować. Co? Ach, okej, to jest na czas. Rozumie się. Czy nie mam też wiecznie czasu, żeby wejść do tego, albo wyjść później stąd? Nie? No nie uciekajcie, gnoje. Jesteście moje. Co wy nie chcecie się teraz wchłonąć? No, teraz mogę wejść. Co to za ukryty... A, ukryty pokój to łazienka. Spodziewałem się czegoś bardziej... bardziej mocnego. Na ciebie nie starczyło po prostu... rzucić, prawda? Pomplem, chyba nie. Co z tobą trzeba było zrobić? Weź Guiciego. Guiciego zjedz. Spróbuj jeszcze raz zjeść Guiciego, to wtedy jego uwagę odwrócimy. Okej, po prostu go naświecić, gdy gryzie. Tak to było. Jego nie musiałem obracać. A, Luigi wczuł się w klimaty scenowe i teraz też się ukłania. A, tu jest nawet klucz, którego potrzebowałem. Dobrze, że mi teraz ktoś o tym nie powiedział. Ale i tak to odkryłem, więc nie szkodzi. Życia to się przydadzą. Czy jest tutaj coś ukrytego jeszcze? Nie wygląda na to, chyba że tutaj jeszcze gaśnica czy coś. Do toalety chyba jeszcze nie patrzyłem. Pirania. Pirania w odlewie. No to jeszcze nie było na co mieć nadzieję. Czy ja potrzebuję tej piranii do czegoś? Na przykład wrzucić ją tutaj do wody, czy coś takiego? To teraz tak jakby zupa rybna. Zmieniła się w ości ta ryba w tej wodzie. A myślałem, że w wodzie będzie żyła. A nie, to tylko... martwa część ryby była. Ten kran nie mogę odkręcić? Nie słyszę żadnego dźwięku, żebym mógł go odkręcić. No to tutaj raczej nic nie ma już więcej. Mieliśmy kluczyk i to powinno nam starczyć. Zobaczmy, gdzie będziemy musieli go użyć. A, natychmiast tutaj. Nie pokazywało mi się na mapie, pewnie dopiero by mi się pokazało, gdybym spróbował tutaj raz wejść, bez klucza. Wszystko w kapeluszach. O nie! Żadnych sztuczek, proszę! Nie teraz! Pokazuję po prostu, którędy uciekają. A tam na górze jest zielona kostka. Jak otworzyć te gabloty? Może jest tutaj gdzieś jakiś przycisk, czy coś takiego? Się rozejrzmy. Uuu, maszyna do kawy, która też ma kapelusz jako... Dobra, popcorn to jest... Tak od razu przez sen sprzedawać popcorn i kawę i tak dalej, napoje to trochę... Nie aż tak najlepsze, ale ta kawa... Ten serwis do kawy...
czy tam ekspres do kawy. Też ma tutaj kapelusz na górze, tak jakby. Przynajmniej to jest w kapeluszowym kształcie, ta pokrywka. Ty się przed chwilą ruszyłeś. Nie wiem, czy to coś znaczy, że się ruszasz. A, to teraz przypadkiem nawet zrobiłem. Mamy tutaj jakieś... A, patrzcie, tutaj obręcz dla tygrysa. Klucz, skarbonki i myszy. Tu są jakieś drzwi. Zobaczymy, którędy się tam dostać. Nawet mapa nam już zdradza to. I pajączki zaczynają się popisywać. Nie ma przebacz. Dawno Mario nie wołaliśmy. Mario. A tutaj za tym automatem są drzwi. To przed chwilą było pokazywane nam na mapie. Warto się przyglądać czasem. A tu mamy przycisk. Do czego? A, do włamania. I to znowu jest na zegarek, to szybciutko, biegiem. Zanim czas się skończy. A, czekaj, Guichi. To musi zrobić Guichi, jeżeli chce zebrać tutaj klejnot. No to niech będzie. Guichi, ty robisz. I klejnocik do mnie. Czy mam to zrobić jeszcze do tych pozostałych przejść? No spróbuję. Spójrzcie tutaj na górze, nad sceną są karty, symbole kart. No i ogólnie też same karty, to też. Patrzcie, pieniążki są niby na wyciągnięcie ręki, a nie mogę ich wciągnąć, bo są przyciśnięte. Są przyciśnięte przez te... szkła. No, to powinno być wszystko. To zobaczmy teraz, czy... tutaj na górze, w tą szybkę muszę trafić. Zobaczmy, czy dostaniemy się do tego klucza. No i rzeczywiście, drzwi. Drzwi, które mogą zostać otwarte przez nas teraz. A do czego jest ten basen? Znaczy, to jest... To jest prysznic, ale... Można tam jakoś wejść? Po co są te łańcuchy? Że aktualnie nie możemy tutaj nic zrobić? To będzie coś wspólnego z bossem, czy później będzie tutaj Buu? Bo kto chowa tyle pieniędzy w jednym króliku? I znowu niszczymy wazony. Nie ma tutaj kapeluszowych wazonów. Skoro ja nie mogę mieć czarodziejskiego kapelusza, to nikt nie może. I widzę już tutaj, że Guichi może zejść na dół. Złota rybka, no nie wierzę. W końcu jak... A nie, to jest złota pirania. Już chciałem powiedzieć, że no w końcu jakaś... Jakiś zwierzak złoty, który rzeczywiście też jest złoty. W jego prawdziwej formie, ale no złotych pirań to chyba nie ma. Chyba, że chcemy powiedzieć, że Pirania Bytes jest złotą piranią. Ale to tylko fanowie tego studia będą mówili, czyli na przykład ja. Ale nie ma też co przesadzać. Okej, tutaj na dole chyba nic nie ma. Czyli to rzeczywiście było wszystko tylko po to? Marnowanie wody, a la Luigi. Tak to powinno... A! Po to! Po to jest to Guichi, żeby zejść tam. Zbieraj te parszywe kulki. Te ogniki są bardziej parszywe i bardziej upierdliwe niż... No, bardziej złośliwe. Niż te prawdziwe duchy, tak naprawdę. To takie... Znacie może kreskówkę, czy tam bajkę, niebieski... Nie, błękitny ognik, tak? To właśnie kojarzy mi się z tym. Te bezczelne ogniki mi się z tym właśnie kojarzą. Może spełnić życzenia, ale jest totalnie bezczelny i jak Jin po prostu próbuje swojego... No, nie właściciela, tylko tego, który wypowiada życzenia, wrobić. Czy jak tutaj zaświecę, dostanę tygrysa? Nie, tygrysek zostaje u Kubusia Płatka, niestety. Ale za to mamy świnkę. A ze świnkami zawsze czuję się swojo.
Szczególnie kiedy jest to skarbonka i jest dużo pieniążków z nimi. No, jedna moneta to... Dla niektórych to dużo. No czasem kiedy potrzebujesz, to jedna moneta też jest dużo, bo jak ci zabraknie, to kurde... No co wtedy zrobisz? No nic. Co to ma być? Chcecie klatkę ożywić? Królik. Czekaj, potrzebuję cię! No, oczywiście, że coś musiało być z królikiem, prawda? Ale tego bym się w życiu nie spodziewał, że zrobią z królika, że z klucza królika. Złotego królika to nigdy nie widziałem, ale no jak jesteśmy w magicznym miejscu, to jasne, że magiczne sztuczki nas oczekują. Ze królikami. Więc ja teraz tą... Ach... No, muszę zaświecić tutaj na ciebie tym moim demonicznym światłem, więc nie Guichi to zrobi, skoro już jeden trzyma. Tyle rzeczy można robić dzięki Guichiemu, których normalnie nie dałoby rady zrobić. Najlepszy pomocnik, którego można mieć. Ty? Tylko z błota. Czy tam szlamu. Chociaż to bardziej dla mnie wygląda jak galareta, bo niby jakiś zielony szlam. Co tu się świeci? Co to za książka? A, to nie książka, to jest po prostu... Akwarium pirań. I one przez tą książkę tak jakby wyskakują tu. No nieźle, nieźle. A o tym nie pomyślałem. Czy w skarbonce właśnie był kryształ? Tak po prostu? No okej, okay, to nie będę narzekał, że w łatwy sposób go znalazłem, ale co te obręcze robią? Przed chwilą nawet nie wpadłem na to, na taki pomysł, żeby je okręcić. I te obrazy są podejrzane, bo się wszystkie kiwają, a nic nie mogę z nimi zrobić. Ale no, przez pomyłkę te obręcze trochę pokiwałem nimi, trochę nimi obracałem. To może mieć sens. A czekaj, te wejścia tutaj są po to, żeby myszy przeskakiwały przez to, czy co? Może będziemy mogli zamienić się w myszy albo Guichi i wtedy będziemy mogli przelatywać przez to. No mało prawdopodobne, to raczej jest tylko dla ozdoby. Ale przynajmniej można być zadowolonym, że mamy też ten pokój za sobą i klucz też jest teraz nasz. I tak jesteśmy bogaci, mimo że pewnie wiele rzeczy przegapiłem i nie wszystko zawsze tak dokładnie sprawdzałem. Ale mamy do tej pory dużo kryształów już ze sobą. Latające łóżko. Czy to oznacza, że to łóżko piętrowe i tutaj może się coś pojawić? Lustro? Co tutaj robi lustro? Ładny szkic? Który się obraca? Widziałem to? Widziałem to? Ja mogę cię sprawić, żebyś się obracał. Prawdziwy bogacz, moi drodzy, prawdziwy bogacz. Mogę cię teraz obrócić w drugą stronę. Nie, już więcej nic z tobą nie mogę zrobić. O, to lustro mnie tak rozkojarza. Ładny serwis do... kawy. Czy ta kawa naprawdę się leje, czy to roślina jest? To jest roślina, prawda? A czekaj, mogę zajrzeć do środka, kiedy jesteś na górze. Czy źle widziałem? A nie wydaje się, że można tu było jednak coś zrobić. To też się obraca, he? A nie wydaje się, jakby można było tu coś zrobić. Znowu zdjęcie jakiejś willi starej. Pewnie jest tutaj wiele easter eggów, które po prostu nie zauważam, bo jestem ślepy jak... Jak dwie bomby? Kto chowa bomby w swoich skrzyniach? Ktoś to oczekuje nieproszonych gości? To na pewno. Ale jak teraz pociągnę za te... Właśnie.
Wiem, po co jest lustro. Te zasłony mają mi pokazać, że... A, czekaj, tu z tyłu są drzwi przecież. Tutaj są drzwi i można by je przegapić, a lustro mi w tym pomaga, żeby je zauważyć, żeby o nich nie zapomnieć tak jakby. No to chodź. Czy chcę tutaj pójść? Czy może lepiej tu najpierw? Chyba najpierw tutaj chodźmy. Pralnia. Mój ulubiony pokój w całym hotelu. Chociaż to jest tak naprawdę... Ha. Chociaż to jest tak naprawdę ta... Po prostu toaleta. Nie wiem, dlaczego pomyślałem pralnia z początku. Pewnie, że tyle rzeczy tutaj stało. Czy lustra mają mi coś pokazać? Tak! Widzicie tam? Tam jest kość, kryształ ukryty. W obrazie. Czyli jednak ten pokój ma jakiś większy sens. Jeszcze tylko jeden kryształ został. Ciekawe, czego znajdziemy. Tutaj oczywiście ręczniki brać ze sobą. I czy ja dobrze widzę, że tutaj coś jest? No... Ty. Wydaje mi się, jakby tutaj coś było. Przycisk? A, skrzynka. Złota rybka. I zwykła pirania. I dużo złota. Okej, w tym pokoju naprawdę dużo fajnych rzeczy się okazało być. Chyba w tym pokoju nawet całego tysiaka teraz zdobyliśmy, co nie? Nie patrzyłem dłużej na... Na liczbę, ale wydaje mi się, że przed chwilą mieliśmy tylko 33 tysiące. Luigi! Nie potrzebuję już twoich usług. Przynajmniej w tym pokoju. To teraz rzeczywiście musimy zejść tylko w dół. Zaraz będziemy mieli całe piętro za sobą. Mam kapelusz, który chciałem. I widzę też stwora, który będzie chciał mnie zaatakować zaraz. Już przed chwilą chciał. A nie, czekaj, nie opętało go jeszcze. Czy mogę cię założyć? Po prostu sobie biegam teraz jak oszalały. Nic nie widzę, pomocy, nie mogę niczego wykorzystać. Czekaj. Zostaw to tam. Z wrolu. Zaatakował mnie przez fotel, widzieliście to? Nie. O nie. Tak też mogę spróbować go atakować. Ale to nic nie dało. No dobra, to najpierw go przewrócimy. Hadzia! Tylko teraz dala od tego kapelusza, żeby go przez pomyłkę nie nałożyć. I... Voila! Zabawne statuły trzech braci. Czy to są w ogóle bracia, czy siostry, czy kuzynowie, czy po prostu znajomi? No kim oni dla siebie są i czy to w ogóle wszystko chłopacy są? To też wszystko pytania, które są bardzo istotne. Ale widzę, że jeden z nich nie ma kapelusza, a my mamy... No, jemu ten kapelusz też raczej na głowę nie będzie pasował, ale... Co mogę z nim? Mogę mu założyć ten kapelusz jakoś? Rzeczywiście. To była oczywista zagadka. Tylko, że trochę duży ten kapelusz. Ładne schody się pojawiły. Jak w trzecim filmie Pokémonów. Tam też były takie kryształowe schody, tylko też tam były niebieskie chyba. I ostatni kryształ, fioletowy. To było strasznie łatwe. Teraz mam zestaw 6 kości, mogę sobie zagrać w Dungeons and Dragons. Chociaż nie, to jest tylko zestaw zawsze ze szóstkami. Jedna szóstka była potrzebna, a poza tym inne kości. Ale no niech będzie. Niech będzie. Ale profesor Layton też by chyba nie pogardził takim kapeluszem, co nie? My lepiej, żebyśmy nie pogardzili sercem. Tutaj na dół było jeszcze przejście. O, świece. Co chcecie mi powiedzieć, świeciłki?
Czy ten Materas właśnie chciał mnie zaatakować? Czy ten Materas mnie właśnie atakował? Czy on ma upaść? Jestem w ogóle w stanie sprawić, żeby upadł? Potrzebuję pomocy Guiciego do tego? No, nie mam już żadnych kryształów do znalezienia, więc nie muszę się z tym bawić. Tu gdzieś jest skrzynka, tylko gdzie? Czekaj. Tutaj jesteś. Tylko jeżeli wiecie, co z tym materacem, możecie mi w komentarzach napisać, to później sprawdzę sobie. Czy to na nagraniu, czy poza nagraniem, ale naprawdę mnie ciekawi, czy po prostu mogę tym ruszać sobie tym dywanem, czy rzeczywiście coś tam jest ukrytego. No chyba, że będziemy potrzebowali to zaraz na przejście gry. Że inaczej nie dostaniemy się do bossa, czy coś takiego. To byłoby trochę... no, smutne. Gdybym to teraz ominął, a później bym tego potrzebował. Zostały jeszcze dwa pokoje. No to mam was! Nic po nie! Teraz mi nie uciekniecie! To moja czapka? I znowu uciekają. Co to było za potężne zaklęcie? Ale to była piękna sztuczka z czapką Luigi'ego. To było tylko kwestia czasu, że coś takiego się zdarzy. Mogę wziąć sobie różdżkę? Nie, różdżki Luigi nie chce. Ma swoje inne magiczne urządzenie. Ale że coś tam wyczarują i coś, co zniknie wtedy Luigi'emu, to można się było spodziewać, że coś takiego jest. Oni lubią się dręczyć z Luigi'em, a skoro mają już magię, to no, nie będą darowali sobie tego, co nie? Skoro mają możliwość dokuczania Luigi'emu w jakiś bardzo mocny i kreatywny sposób, to nie zaszkodzi, jeżeli to zrobią. Zawsze te sztabki złota. Na obrazie nic nie ma o sztabkach złota, ale tutaj oczywiście tak. Te miecze w ścianach zawsze mnie doprowadzają do szału. Trochę stracha mam. Ale to w tym pokoju najwyraźniej nic więcej nie ma. Z drogi! Co? To nie jest pokój w... Czy teraz willa jest zupełnie inna? No, okej. To było to zaklęcie. Teraz to piętro jest... No, drzwi prowadzą zupełnie gdzie indziej niż wcześniej prowadziły. I oczywiście wszędzie są duchy. No to będzie teraz wyzwanie. Znaleźć ten pokój, który jest na mapie zaznaczony jako haha, tutaj jest wykrzyknik, to jest takie łatwe, musisz tylko wyjść z tego pokoju. No, no właśnie, że nie. Na chybił trafił będziemy musieli teraz spróbować złapać to. Załapać, który pokój to jest i dojść do niego. Ale no, nie wiem, czy tak fajnie będzie. To może być trudne. I długotrwałe, szczególnie jeżeli cały czas będą się pojawiały jakieś durne duchy. Nie mam czasu na takie tuperele. Dobra. Luigi, zawsze kiedy nie wiesz gdzie iść, podążaj za nosem, czyli tam gdzie mniej śmierdzi. To chyba coś znaczy. Ukrywa się za książką, kurde. Książka i wiedza was nie uratuje. Na pewno wam jakoś pomoże, ale nie uratuje was od mojego odkurzacza. A z tego pokoju jest tylko jedno wyjście, to dlatego tylko te jedne drzwi mi były pokazane. Czyli muszę iść tutaj, tak przypuszczam. No świetnie, mój ulubiony pokój.
Zobaczymy. Teraz złote duchy tutaj nawet są, ale to nie są te złote duchy z pieniążkami, tylko te durne złote duchy. To może bardziej nie złote, tylko żółte. Obrzydliwe stwory. Ich to wolałbym wszystkich naraz złapać. No kurna. O, życie, 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 życie. O, życie, 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 życie. Że też takie bachory mi będą psuły wszystko! Takie okropieństwa, patrzcie ile oni mi życia zabierają. I cały czas się ślizgam na jakichś durnych... miejscach. Wolałbym więcej z nich naraz trafić. O! I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Oh. Zawsze dają mi trochę życia, to jest dobre. Pewnie na najtrudniejszych poziomach trudności, jak się później odblokuje, jeżeli w ogóle coś takiego jest, będzie o wiele gorzej. Gdzie wy się pojawiacie? Jesteś mój, ty wandalu? Po mgle chyba mogę zauważyć, gdzie będą znikały i się pojawiały. Ale jakoś nie mogę teraz żadnego trafić tym. Ostatni, prawda? Ty jesteś ostatni. Najgorsze duchy, które istnieją. Najbardziej wkurzające. Gorsze od tych nawet, które cię łapią albo są niewidoczne przez większość czasu. Nie musisz na nie poświecić, żeby w ogóle je zobaczyć. Takich okropieństw, no... nieczęsto się widuje takie rzeczy. Oczywiście. Oczywiście, że... O, okej, po to jest prysznic. Tam jest ukryty grubas! Grubas Bolger, do usług! I piranie teraz też są wrogami? Nie, nie atakują mnie wcale. Mógłbyś się odwrócić, mój drogi? Tak, żebym mógł cię trafić? O tak, właśnie tak! I piranie może przerób na jedzonku! To nie wszystko, jeszcze raz będziemy musieli go przynajmniej złapać. Ale tu mogę cię szybciej za tyłek złapać, mój drogi. I po tobie. No, to o wiele szybciej poszło i o wiele lepiej niż to, co mieliśmy przed chwilą. Dobra, czyli jesteśmy na dobrej drodze, skoro... Ojojoj. Jesteśmy na dobrej drodze, skoro byliśmy tutaj w... łazience. I tutaj kolejny event, kolejne wydarzenie. Czyli no, też jesteśmy w miejscu, gdzie powinniśmy być, bo przygotowali nam to, żebyśmy teraz spotkali te duchy. To nam symbolizuje, że jesteśmy na dobrej drodze. I dużo tych małych duchów jest. Ha! Na krześle leży. Nie. Dzio! Io! O, ty gruba świnio, ty! Chciał mnie złapać, maluszek. Fioletowy śmierdziel, ale teraz... już mnie nie podejdzie tak łatwo. Ha, wiedziałem, wiedziałem, że tu będziesz. Jesteś mój! Trochę oporu, Luigi, stawij opór, żeby ci nie uciekł. I po wszystkim. Mam teraz tylko nadzieję, że tędy mam iść. Proszę. Co oznaczają te skarby? Że pewnie tutaj nic nie ma. Tak, duchy. Duchy, które mogę zobaczyć tylko w lustrze. No to się nazywa dopiero szajs? Chyba, że złapię te dwa naraz. To wtedy już nie jest szajs. No szkoda. Poszło tak całkiem dobrze nawet wcześniej. Tak przed chwilą było jeszcze ok, ale nadal stoicie w tym samym miejscu, także mogę was łapać obu. Czyli no, nawet całkiem dobrze. I puf, i paf. Może jeszcze trafimy waszego kolegę. No niestety nie.
ale on da się łatwo podejść. Nie uciekniesz mi, jesteś teraz tylko jeden. Odbiorę ci tyle życia, ile potrzebuję i wtedy będę cię od podłogi do podłogi bił. Przed chwilą myślałem, że mamy dwa serca i już się cieszyłem, ale to i tak by mi nic nie dało. No to zobaczmy, gdzie teraz wyjdę. A, zobaczymy, czy jestem na dobrej drodze. Aha, teraz te duchy z obrazów będą się pojawiały. Gdzie jest ten żółty? Ach, jego powinien najpierw chłonąć, bo on jest najbardziej upierdliwy. I już też po tobie, może jeszcze uderzę jego dwa razy i tak, dwóch za jednym zamachem, pięknie. To idzie aż zbyt dobrze do tej pory. Fuh. No to jak, teraz tędy? Chociaż czekaj, jestem w dobrym miejscu, ale widziałem, że tu mogę jeszcze pociągnąć za coś. Tego wcześniej nie widziałem. A, Guichi, poświeć mi tutaj. Już się przestraszyłem, co ten nawiedzony fotel ode mnie chce. A, pomocy, tylko nie fotele, uciekajmy. A teraz Ematera coś będzie miał do czynienia z nami. Halo? Ty tylko nie kolejny występ. Kurtyna? Panie i panowie, witajcie na pierwszym w życiu na tym kanale występie Trupy Cwaniaczków. Wysyłają nam zaproszenia do Smash Bros, a nie, to są tylko zwykłe karty. Nie mogę tego wchłonąć, czyli musimy unikać. O, czy ja dobrze widzę co... Ohoho. Rozumiem, moi drodzy, rozumiem. Zabawa teraz z kapelusikami. Musimy zaobserwować, gdzie który się schował i wtedy po kolei ich wyeliminować. Czyli na przykład, jeżeli temu teraz odbierzemy tylko trochę życia i się uwolni i będziemy chcieli jego załatwić najpierw, będziemy musieli zaobserwować, w której się ukryje, w którym się kapeluszu ukryje i wtedy tego odkryć. No już się zastanawiałem, jakie będzie utrudnienie. Gdy już jednego mamy za sobą, to zastępują jego kapelusz bombą. I musimy wtedy jak najlepiej odkryć jednego z tych drugich, a nie ten kapelusz z bombą. Lubię takie gry, to jest moje, tylko nie wiem, czy zwróciłem uwagę teraz na to, gdzie była bomba. Myślę, że wiem gdzie, ale nie jestem pewny, czy rzeczywiście. Dobra, ja myślę, że tu jest bomba, dlatego wezmę któryś inny kapelusz. Mam nadzieję, że miałem rację. Tak, miałem rację. Mógłbyś dać się wchłonąć? Do tej pory nie jest to trudna walka, ale mamy trzy duchy ze sobą. Tak, to jest bardziej na gimiku polega ta walka niż na trudnym przeciwniku, którego trzeba dużo wchłonąć. Prawda, razem mają 300 życia, ale tak każdy pojedynczy ma tylko 100. No teraz będzie trudno, bo mamy dwie bomby. A bomby pewnie zadają nam jakieś obrażenia. Muszę ostrożnie patrzeć, gdzie on jest. Ten, który teraz rzuca, powinien nim być. Ten, który rzucił jako pierwszy, powinien być tym kapeluszem, gdzie duch był. Tutaj, tu. Kręć. Oh, fuck! Okej, nie. Który z was? Okej, to taka trudność. Nie mam pojęcia, który z nich to jest. Jasne, że bomba. A już myślałem, że będzie łatwo. Stary tutaj. A teraz nawet nie wiem, teraz nawet nie zwróciłem uwagi, który. No to muszę na moim szczęściu polegać.
Obciach będzie, jeżeli przegram tutaj, mimo że mówiłem, że lubię to, tego rodzaju gry. Chyba tutaj jest. Jeżeli go tutaj nie ma, to mogę powiedzieć dobranoc. Jest! Tylko mi teraz nie uciekaj tutaj, bałwanie. Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój. I po wszystkim. O Boże. Nie było tak łatwe się nastawić od razu na to, że go nie widać całkowicie, że jest ukryty w cieniu i te sprawy. Ale jako, że można sobie w głowie tak jakby przechodzić te kierunki, w którym, czy tam można sobie wyobrazić jakie kółka i gdzie się znajduje aktualnie ten kapelusz, którego szukasz, kiedy masz go na oku i nagle światło znika, to możesz sobie wtedy wyobrazić, gdzie on będzie się ruszał i gdzie około będzie, kiedy się światło znowu zapali. Czyli to nie było takie trudne, ale ludzie, czas zakończyć tutaj odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.